ciężko wywalczone zwycięstwo, bardzo ciężko. Tak, właśnie brakowało mi tego słowa, bardzo ciężko. Mecz naprawdę taki na przepchanie, ale najważniejsze są z tego trzy punkty. Momenty były trudne, zabrakło utrzymania piłki, przy piłce się w końcówce, w związku z tym no tam aż gotowało się pod naszą bramką. Ale no wytłumaczmy to może tym, że szczęście sprzyja lepszym, także kropka. Tak taktycznie w środku pola zabrakło kogoś, który szczególnie w tej drugiej połowie przytrzymał tą piłkę, trochę uspokoił grę Grycha? Nie chcę powiedzieć za dużo, bo rywale nie śpią. No tak, może powiem krótko, że tak. Że tak. Mamy swoje problemy w środku, tak? Jak już tak pan pyta, to gramy bez klasycznej szóstki, w związku z tym ten środek pola wygląda bardzo ofensywnie. Nie zawsze jest osoba, która gdzieś zostanie, zasekuruje, z zimną głową odbierze, przekaże. W związku z tym tak to wyglądało nie inaczej. Jeszcze można by to było nadrobić jakąś fizycznością, ale też chyba piłkarze są już trochę zmęczeni. Nie wiem, nie zauważyłem. Na pewno przeciwnik był bardzo wymagający, dobrze usposobiony fizycznie, bo wytrzymali pełne 90 minut. Bardzo dążyli do tego, żeby zmienić wynik spotkania. My troszeczkę, tak jak mówiłem wcześniej, nie byliśmy w stanie odwzajemnić się taką większą agresywnością, a przede wszystkim utrzymaniem się przy piłce. W związku z tym no, kopułowało się. Nie wiem, czy sił zabrakło. Nie wiem, zobaczymy może na kamerze. Gdzieś tam zabrakło też przerwania tych akcji, takie biegali, prowadzili piłkę przez całe boisko i zabrakło gdzieś tam odbioru, przechwytu, przerwania akcji. I to też chyba miało wpływ na to, że kopułowało się pod naszą bramką. Całkiem nieźle wyłapywał przede wszystkim te wysokie piłki i nieźle sobie spoczywał. No tak, dzisiaj drugi swój mecz rozegrał Bielańczuk. No tak, kilka razy nam pomógł, ale zawsze będę tłumaczył, że jakby bramkarz jest od tego, żeby pomagać i tutaj wykonał swoją robotę, nie zrobił nic nadto, ale oczywiście nie umniejszając jego roli na boisku, tak? Okej, okay, dobrze. Mamy takiego, mówię, wartościowego zmiennika dla Gołębieskiego. Ci młodzi zawodnicy wychodzili, a teraz taki na czwarty dzisiaj, sporo żółtych kartek. No tak, zaczęliśmy walczyć. Nie zawsze ta walka, tak jak w przypadku niektórych zawodników, wynikała z agresywności, tylko z takiej, no, nie chcę też powiedzieć zbyt wiele, tak, ale niepotrzebne były te niektóre żółte kartki, bo one wynikały bardziej z nieodpowiedzialnego zachowania, bo na przykład Rusiecki mamy V na kartkę, i za chwilę dokonuje samosądu i okazuje się, że on ma kartkę i tamten ma kartkę, tak? Także, ale to gdzieś może faktycznie tym młodym zawodnikom się kotuje troszeczkę i wrze w głowie, a niepotrzebnie, bo to końcówka spotkania i trzeba gdzieś tam też psychicznie wytrzymać ten mecz. To jest taki drugi czy trzeci mecz, kiedy prowadzicie i potem tracicie bramkę i jest nerwowo w końcówce. No tak, niepotrzebnie sobie robimy smród, że tak powiem, sami sobie, bo wydawać by się mogło, że wszystko jest poukładane w polu karnym. Wrzutka, nagle okazuje się, że przed bramkarzem stoi sam zawodnik Wieżycy. Nie wiem, chyba nawet piętką strzeli tą bramkę, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze widziałem może. Także no, niepotrzebna nerwówka, na którą mieliśmy też duży wpływ. Dobrze, to jeszcze zapytam, bo się spóźniłem. Bardzo proszę. Ale gra prezes.